Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prezesie. Pan poseł Joński, przedstawiając stanowisko klubu SLD, pogrupował zarzuty w stosunku do IPN-u. Jaż oniemiałam, jak usłyszałam ten pierwszy, zupełnie podstawowy argument, który miałby przemawiać przeciwko IPN-owi. Jaż nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam. Otóż tym pierwszym argumentem, proszę państwa, Wysoka Izbo, były poglądy pracowników IPN-u. I to jakie poglądy? Otóż prawicowe poglądy, to jest ten pierwszy podstawowy zarzut, który pan poseł Joński postawił jako przyczynek do likwidacji IPN-u. Niewiele brakowało, żeby pan Joński w swych dywagacjach poszedł dalej, że IPN prawie jeszcze było krok do tego, żeby powiedzieć, że to są poglądy bliskie PiS-owi albo takie same jak PiS. No w każdym razie nie omieszkał powiedzieć, że w IPN-ie po polityce o prawicowych poglądach znajdowali tam miejsce zatrudnienia. Skąd taką wiedzę czerpie SLD? A nawet jeżeli ktoś ma poglądy, ma prawo do tych poglądów, to czy państwo tu w Wysokiej Izbie po prostu nie prezentujecie stanowiska jawnie dyskryminującego ludzi ze względu na poglądy polityczne? I mówi to partia, która cały czas mówi o przeciwdziałaniu dyskryminacji z różnych powodów i dzisiaj próbowała powołać kolejnego rzecznika, który miałby przeciwdziałać dyskryminacji. No ale to z tego państwo powinniście się wytłumaczyć. Drugie poglądy, o których argumenty, o których mówił pan Joński, to są te zarzuty dotyczące finansowania. Ale no może ja podpowiem SLD. Może państwo przygotujcie likwidację, no nie wiem, więzień, może więcej zaoszczędzimy. Może przestaniemy wsadzać rowerzystów jeżdżących po pijaku do więzień i może wtedy koszty społeczne będą mniejsze. Znaczy pan Joński tak naprawdę nie pomyślał o swojej własnej wiarygodności i nie zastanowił się nad tym, że on jako osoba, która publicznie wykazała się tak żenująco niskim poziomem wiedzy historycznej, w zasadzie nie powinien tu głosić takich poglądów, bo powinien 100 razy nad tym się zastanowić. Jedno krótkie, szczegółowe pytanie, ponieważ pan poseł Kamiński tak skwapliwie notuje. Artykuł 29 ustęp 4 mówi, że okoliczność, o której mowa w artykule 17 paragraf 1 punkt 5 kodeksu postępowania karnego, nie może stanowić przeszkody do realizacji celu, o którym mowa w ustępie 3. Jaki to cel i dlaczego będzie to umorzenie? Bardzo proszę, żeby pan poseł szczegółowo udzielił mi odpowiedzi, a rząd proszę, czy jest gotowe stanowisko rządu. Dziękuję bardzo.